czwartek 24 listopada, Karolina Kamińska, witam Państwa, rozpoczynamy Telefakty. Inni reagują, a Ty? Jedzie, ma przerwaną linię, nie wyprzedza. Wyprzedza na podwójnie ciągłej, wyprzedza na pasach. Remont z poślizgiem. Na tej ulicy mamy troszkę opóźnienia. Przedświąteczna zbiórka żywności. Te rodziny cieszą się, jak otrzymują te paczki bardzo. Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Hutnik złożyła wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości. To efekt niespłacania długu w wysokości ponad 15 milionów złotych. Upadłość pozwala przystąpić do regulacji zobowiązań tym dłużnikom, którzy się nagromadzili w okresie niepłacenia tych rachunków. Pozbędziemy się wierzyciela jednego, załóżmy, nastąpi kilka innych wierzycieli. I tych będzie syndyk zaspokajał z tych wpływów, jakie są obecnie prowadzone przez mieszkańców spółdzielni. Teraz wszystkie środki trafiające na konto spółdzielni są zajęte przez komornika. Dlatego nie jest ona w stanie regulować bieżących rachunków za rozpoczęte remonty, ciepło czy energię. Spółdzielnia dysponuje tylko pieniędzmi potrzebnymi na wypłaty dla pracowników. Problemy spółdzielni zaczęły się 20 lat temu, kiedy przejęła bloki zakładowe Huty Ostrowiec i nie była w stanie spłacać wszystkich należności. Przez lata dług narastał. Dziś to 15 milionów złotych. Stąd decyzja syndyka Masy Upadłości Huty o skierowaniu sprawy do komornika. Wniosek o ogłoszenie upadłości zarząd spółdzielni złożył do Sądu Gospodarczego w Kielcach. Brawura i alkohol to najczęstsze grzechy kierowców, choć piesi też nie są bez winy. Często zapominają o noszeniu odblasków. Tylko w październiku w gminie Bałtów doszło do 2 śmiertelnych potrąceń, dlatego policja apeluje o rozwagę. W powiecie trwa akcja Bezpieczna Gmina, a funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej zachęcają do rejestrowania i przesyłania filmów z agresywnymi zachowaniami kierowców. Ulica Dziewięciu Wieków, Kielc. Auto nie zatrzymuje się przed przejściem dla pieszych. Tę sytuację można opisać tylko w jeden sposób. To głupota. Mogło dojść do tragedii. Ten film trafił na skrzynkę mailową świętokrzyskiej policji. Jest ich już blisko 70. Takich sytuacji nie brakuje, mówi Zbigniew Krzysztofik. Często podróżuje do Ćmielowa i często jest świadkiem brawury kierowców. Jedzie, ma przerwaną linię, nie wyprzedza. Wyprzedza na podwójnej ciągłej, wyprzedza na pasach. Notorycznie, nie? Wysepkę z lewej strony bierze. Policjanci zachęcają do rejestrowania takich zdarzeń i przekazywania im nagrań. Pan Krzysztof ma w samochodzie kamerę. Na razie na nikogo nie doniósł, ale jak mówi, do czasu. Tylko mam dla własnego bezpieczeństwa, nie? Ale czasem mnie już kusi. Należy się mandat. Dzięki takim nagraniom większość spraw kończy się ukaraniem kierowców. Lista ich grzechów jest długa, mówią policjanci. Główną przyczyną wypadków drogowych oczywiście jest przekroczenie prędkości. Dlatego w powiecie ostrowieckim regularnie prowadzone są działania pod kryptonimem Bezpieczna Gmina. No, bezpieczeństwo się od nas, nie? Funkcjonariusze sprawdzają m.in. prędkość, stan techniczny pojazdów oraz to, czy kierowcy i pasażerowie podróżują w zapiętych pasach. Cel jest jeden – poprawić bezpieczeństwo na drogach. W Polsce na przejściach dla pieszych nie czuje się bezpiecznie, mówi Tomasz Kozioł. W Szwecji na przykład bez dwóch zdań. 1,5 metra od krawędzi jazdy już kierowca zatrzymuje się, natomiast tutaj no nie. Jednak piesi też nie są bez winy. W ostatniej chwili, wchodząc na pasy, no niby mamy piesi też pierwszeństwo, ale i ludzie też są nie do końca w porządku. Policjanci przypominają też o odblaskach. W terenie zabudowanym po zmroku każdy pieszy ma obowiązek je nosić. To może uratować życie. Jest to niechroniony uczestnik ruchu. Nie jest chroniony przez żadną karoserię, przez żadne systemy wspomagające, przez żadne poduszki powietrzne. Zderzenie z pojazdem ważącym około 2 ton niesie wiadomo jakie skutki. Warto o tym pamiętać. Tylko w październiku w gminie Bałtów doszło do 2 śmiertelnych potrąceń pieszych. W ubiegły weekend na świętokrzyskich drogach zginęło 6 osób, a 11 zostało rannych. Opóźnia się remont ulicy Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nowa nawierzchnia i chodniki oddane do użytku zostaną 7 grudnia, a nie jak pierwotnie zakładano 30 listopada. Wyremontowana jest już część tej drogi należącej do powiatu ostrowieckiego. To jedna z najbardziej uczęszczanych ulic w mieście.
ulica Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prace remontowe w pełni. Ich zakres obejmuje przebudowę i remont ulicy na odcinku niespełna 1,5 km. Te prace pozwolą na poprawę komfortu i bezpieczeństwa jazdy naszym mieszkańcom, osobom korzystającym z ruchu drogowego. Zmieni się też wizerunek miasta, to też jest bardzo ważne i istotne, żebyśmy mieli jak najlepsze drogi. Prace na ulicy Chrzanowskiego odbywają się dwuetapowo. Od skrzyżowania z ulicą Polną do skrzyżowania z ulicą Ostrowiecką trwa przebudowa drogi. Przebudowa obejmuje właśnie to, co widać, czyli poszerzenie jezdni w miejscach, gdzie są skrzyżowania z ulicami bocznymi, gdzie będą wydzielone osobne prawo, lewo skręty, żeby jakby upłynnić ruch. No i plus to, co dla bezpieczeństwa jest potrzebne, czyli chodniki, ścieżka rowerowa z asfaltu, plus przejścia dla pieszych, azyle, żeby było i dla pieszych, i dla kierowców bezpieczniej, można się było płynniej poruszać. Drugi etap to gruntowny remont ulicy. Ten odbywa się od Ostrowieckiej do ulicy Kilińskiego. Tam wymieniana jest nawierzchnia jezdni, która dodatkowo została wzmocniona. Wartość całości zadania to ponad 2 miliony złotych, z czego połowę gmina Ostrowiec pozyskała z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pierwotnie zakładano, że prace na Chrzanowskiego zakończą się 30 listopada. Termin oddania ulicy przesunął się jednak o kilka dni i prawdopodobnie nastąpi to 7 grudnia. Na tej ulicy mamy troszkę opóźnienia, ale nie jest to jeszcze duży termin. I myślę, że tu wszystko zostanie dopięte na ostatni przysłowiowy guzik. Do czasu oddania ulicy do użytku kierowcy muszą liczyć się jeszcze z utrudnieniami podczas przejazdu tym odcinkiem. No będą utrudnienia i to znaczące w momencie, kiedy będzie układana warstwa ścieralna, ponieważ wykonawca planuje na ten czas wyłączyć z ruchu całkowicie poszczególne odcinki, gdzie będą akurat rozkładana ta masa asfaltowa i to wtedy będzie na pewno utrudnienie, bo będą zorganizowane objazdy. Ulica Chrzanowskiego to nie jedyna obecnie remontowana droga. Trwają prace przy ulicy Bałtowskiej, Szmaragdowa, Świerkowa. Przy ulicy Folwark Piaski mamy jedną z bocznych uliczek, mamy kąty dękowskie, mamy jeszcze do wyasfaltowania parking pod urzędem pracy na wysokości ulicy Poniatowskiego. Także tych prac asfaltowych jeszcze jest trochę, a tak jak mówimy, no pogoda już zaczyna nie sprzyjać drogowcom. Prezydent miasta jednak uspokaja. Wszystkie trwające remonty w tym roku zostaną zakończone, a gmina Ostrowiec przygotowana jest na kolejne drogowe inwestycje, choć te prawdopodobnie rozpoczną się dopiero wiosną. Ryż, mąka czy makaron to niewielki wydatek, ale dla wielu potrzebujących to ogromne wsparcie. Od piątku, robiąc zakupy, możemy pomóc najbiedniejszym. Świętokrzyski Bank Żywności po raz 20 organizuje przedświąteczną zbiórkę żywności. Akcja potrwa do niedzieli. Każda pomoc się przyda. Każdy kilogram mąki czy ryżu sprawi, że nadchodzące święta Bożego Narodzenia dla najuboższych staną się bardziej radosne. Wolontariuszy będzie można spotkać w 25 ostrowieckich sklepach, a w całym regionie do zbiórki przyłączyło się 1,5 tysiąca sklepów. W zeszłym roku w Ostrowcu Świętokrzyskim udało się zebrać 6 ton żywności, która trafiła do ponad 7 tysięcy rodzin. Myślę, że tych rodzin nam przybywa. I te rodziny cieszą się, jak otrzymują te paczki bardzo. I jest to olbrzymia pomoc dla rodzin potrzebujących. Potrzebne są produkty o długiej dacie ważności do spożycia. Przede wszystkim mąka, cukier, makarony, oleje i wiele innych. Warto też pamiętać o najmłodszych, którzy czekają na słodkie upominki. Ważne jest to, że produkty zebrane w Ostrowcu trafią do rodzin w mieście. Organizatorzy, tak jak w poprzednich latach, liczą na hojność mieszkańców. Nasi Ostrowczanie bardzo pomagają ludziom biednym. Naprawdę bardzo dziękuję już teraz przed zbióreczką za wkładany produkt, bo naprawdę dobrze się dzieje, jeżeli chodzi o Ostrowiec. Inne miasta trochę mniej, ale myślę, że to potrzebne jest doświadczenie i umiejętność zorganizowania zbióreczek. W akcji uczestniczy 400 wolontariuszy, to dzieci, harcerze, strzelcy i osoby starsze. Zbiórka rozpocznie się w piątek i potrwa do niedzieli. A teraz przeniesiemy się do świata wyobraźni i opowiemy o niezwykłych warsztatach w Biurze Wystaw Artystycznych. Spirograf to sprytny przyrząd do kreślenia figur. Dzięki zębatym okręgom i kółkom obracanym długopisem lub ołówkiem powstają kwiatowe koła czy spirale. Ta technika uczy cierpliwości, a także rozwija kreatywność.
Długopis, kartka i trochę wyobraźni. Spirograf. Urządzenie pierwotnie służące jako pomoc matematyczna, którego twórcą był polski inżynier Bruno Abakamowicz. Po jego śmierci patent używania spirografu jako pomocy matematycznej wygasł, a w drugiej połowie XX wieku odrodził się w Wielkiej Brytanii jako zabawka dla dzieci. Teraz zagościł w Biurze Wystaw Artystycznych. Nie zapominając o tym rudowodzie, proponujemy takie warsztaty, co prawda plastyczne, jednakowoż łączymy tutaj, myślę, jedną i drugą funkcję tego urządzenia. Dzięki któremu młodzi artyści mogą kreślić wymyślne figury, a jedynym ograniczeniem twórczości najmłodszych jest ich własna wyobraźnia. Bardzo fajnie, bardzo kreatywne. Łatwe jest, nawet jest takie proste. Na początku jest trudne, ale potem już jest lepiej. Technika spirografii poprawia koordynację ruchową oraz zdolności manualnych, uczy cierpliwości i równowagi, a także rozwija kreatywność i pobudza wyobraźnię. Zajęcia budują tak naprawdę takie przeświadczenie, że ta grafika może być trójwymiarową, a kiedy jeszcze wyobrazimy sobie, że mogłaby być animowaną, no to wchodzimy już później w taką grafikę chociażby fraktalną. Warsztaty skierowane były do dzieci właściwie bez żadnych ograniczeń wiekowych. Teraz dobiegają końca, ale organizatorzy zapewniają, że już mają pomysły na kolejne. Już śpieszymy z kolejnymi warsztatami. Będzie to propozycja związana jednak z tym, co czeka nas wkrótce, czyli ze świętami Bożego Narodzenia. Zajęcia odbywały się w ramach 13. Międzynarodowego Jesiennego Salonu Sztuki, a jego ideą była konfrontacja dzieł pojedynczych artystów na tle sztuki europejskiej. Na zakończenie Telefaktów Sport. Mecz o mistrzostwo pierwszej ligi grupy B. KSZO Odlewnia pokonał we własnej hali drużynę MTS Chrzanów, zwyciężając 31-22. Pewne i jak najbardziej zasłużone zwycięstwo w meczu o mistrzostwo grupy B pierwszej ligi odnieśli w minioną środę piłkarze ręczni KSZO Odlewni. Zespół ostrowieckich wojowników rozbił we własnej hali drużynę MTS-u Chrzanów, zwyciężając 31-22. Najwięcej bramek dla zespołu z Ostrowca rzucili Maciek Jerzyna 7 oraz Paweł Kwiatkowski 5. Mecz z ekipą MTS-u rozegrany został awansem w 11 serii pojedynków tej klasy rozgrywkowej. Wiadomo, był to taki mecz o 4 punkty typowy, dlatego tutaj mocno się przygotowaliśmy i myślę, że dobrze zagraliśmy na początku, zdobyliśmy tą przewagę. Potem troszeczkę coś jakaś wkradła się niepotrzebna nerwowość w nasze poczynania i troszkę straciliśmy koncentrację i tak chyba każdy chciał, już pomyślał, że już może jest, już jest po meczu, każdy chciał dorzucić tą bramkę, troszkę zostać bohaterem spotkania. Może być w pierwszej połowie rozstrzygnięcie meczu, dajemy im szansę na wygranie i dlatego tak ciągnęmy. I tam nie było jakichś mocnych słów, tylko znów proste słowo, konsekwencje, to co opracowali, przełożyć na boisku. W zdecydowanie gorszym nastroju boiskowe wydarzenia komentował szkoleniowiec zespołu z Chrzanowa. Myślę, że tutaj wielkiego komentarza jakiegoś nie należy się spodziewać. No po prostu zagraliśmy dość równo do 40 czy tam do 45 może minuty, gdzie ta przewaga gospodarzy jeszcze była nieduża. Było nawet tam w drugiej połowie do 2 bramek, żeśmy zmniejszyli. Natomiast no, końcówka fatalna, dużo błędów technicznych, słaba obrona, no i to po prostu skończyło się tym, żeśmy tak wysoko przegrali. Dobre spotkanie w bramce drużyny ze Świętokrzyskiej rozegrał doświadczony Karol Szewczyk, który sam nieco krytycznie ocenił swój występ. Ja bardzo nie jestem zadowolony z tej swojej postawy. Myślę, że mogło być lepiej, tak trochę w paru sytuacjach niepewnie, ale znaczy statystycznie pewnie tam nieźle to wygląda, ale no, tam nie grałem w paru meczach po chorobie. Michał bardzo dobrze bronił w poprzednich meczach, także też mi w sumie był potrzebny taki mecz, żeby więcej trochę pograć i trochę poszukać tej formy. W środowym pojedynku po przerwie spowodowanej urazem żeber powrócił do gry rozgrywający pomarańczowo-czarnych Witalij Korzeniewski. Był mocnym ogniwem zespołu w tym pojedynku. Witek taki waleczny, że tam za szczyki coś tam, jak szybciej chce wrócić na parkiet. Widać, że to on przydatny zawodnik dla naszego zespołu, to jest doświadczenie, to wszystko. Dzisiaj w obronie świetnie mecz. To jest uraz w okolicach żeber, czyli to po prostu nic się nie zrobi, tylko czasu. Czas musi odpowiednio upłynąć i także myślę, że już jest nieźle, także jeszcze ten tydzień i zobaczymy, no może już dojdzie do, już nie będzie bólu odczuwał po prostu, nie, przy grze i rzutach. Po środowym spotkaniu Ostrowczanie awansowali na 9. miejsce w tabeli.
Kolejny mecz Krzod Lewnia zagra ze SPR-em w Tarnowie, a kibice Szczypiorniaka w Ostrowcu swoich ulubieńców zobaczą 10 grudnia, kiedy to we własnej hali podejmować będą drużynę LKPR Moto Jelcz Oława. W Telefaktach to już wszystko. Ja dziękuję za uwagę, życzę spokojnego i miłego wieczoru. Do zobaczenia jutro.